Państwa o subiektywnym czy giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest wymagający rynek z hossą w branży gier. W większości profesji, w tym bardziej na rynku kapitałowym, ważna jest skuteczność. W tym kontekście wydaje się, że warto zaakcentować, że typ, który wysłałem do parkietu w, w ramach rywalizacji. Analityków technicznych wzrósł o 40, blisko 40% w maju i obok kolegów i koleżanek typów miał najwyższą stopę zwrotu. Wydaje się, że ten typ był mocny, chociaż też moim zdaniem warto zaakcentować, że wśród osób, które rywalizowały na łamach parkietu, czyli można powiedzieć, że analityków profesjonalnych, technicznych, czy technicznych, profesjonalnych, miałem najwyższą stopę zwrotu. Także można powiedzieć, że ten maj to jest kontynuacja. W, w miarę dobrego warsztatu w 2018 roku. Przechodząc do bardziej klasycznego flesza giełdowego, czyli z, o, oceny rynku z takiej z szerokiej perspektywy, wydaje się, że WIG przeszedł do fazy konsolidacji czy też do bocznego, w tym sensie, że póki co wsparcie na poziomie 58 tysięcy punktów jest bronione, to w tym momencie są informacja neutralna. W do komentarzy do poprzedniego flesza, aktualnie chciałem też zaakcentować bardziej układ fundamentalny i proponuję spojrzeć na WIG z perspektywy mnożnika cena dla wartości księgowej PBV. I w tym kontekście wartość 1,2 jest relatywnie bliska historycznym minimum i istotnie się odchyla w dół, jeżeli chodzi o średnią za ostatnie 17 lat. Patrząc w takim ujęciu długoterminowym, co najmniej rok, dwa lata, wydaje się, że aktualne wyceny są atrakcyjne w tym sensie, że ryzyko do mocniejszych spadków raczej ograniczone, a potencjał do potencjalnego odbicia w następnym roku czy dwóch dość znaczący. Oceniając komponenty wig czyli WIG-20, MWIG-40, SWIG-80, widać, że od na początku czerwca czy koniec maja i początek czerwca to próba odreagowania widoczna w szczególności w segmencie dużych spółek i po części w segmencie średnich spółek, natomiast relatywnie słabo zachowują się małe spółki i taki obraz rynku zdaje się sugerować, że inwestorzy zagraniczni wracają na krajowy rynek. Z perspektywy inwestorów zagranicznych w WIG 20 w dolarze dalej jest w trendzie spadkowym czy też w Beście. Aktualnie przecena od szczytu z, 20, z początku 2018 roku to jest 21%. Przy czym widać, że dołek wydaje się być ustanowiony i pytanie, czy to jest twarde wsparcie, czy jeszcze będzie testowane. Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od zachowania dolara, czy też indeksu DXY, czy indeksu dolara w ujęciu globalnym. I widać, że dolar testował rajon 95 punktów. Ten poziom nie został przebity i aktualnie mamy odbicie, czy też korektę silnego wzrostu dolara. Pytanie: czy to jest tylko korekta, czy też zmiana trendu? Odpowiedź na to pytanie wyznaczy sentyment do rynków wschodzących i pewnie do wig 20 w dolarze zachowanie dolara wyznaczy m.in. sentyment do rynków wschodzących przy czym po wybiciu z dołem z trójkąta nastąpiło dość wyraźne cofnięcie tego indeksu jednakże ostatnie sesje przyniosły powrót powyżej linii wsparcia czy też dolnego boku trójkąta także najprawdopodobniej rynek przychodzi w trend boczny czy też konsolidację Podsumowując, ostatnie tygodnie były wymagające dla większości inwestorów za wyjątkiem branży czy spółek growych. Wyczuwając po części sentyment do tego sektora, jedną ze spółek typowałem w analizie technicznej w parkiecie, ona dała stopę zwrotu tym razem rzędu 400%. Zdaje się, że skuteczność jest istotna na rynku kapitałowym, dlatego też akcentuję te, te, ten, tą odsłonę rywalizacji, tym bardziej, że w 2017 roku udało mi się wygenerować najwyższą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o typy techniczne, w rywalizacji parkietu jeżeli, na poziomie analizy technicznej. Przechodząc do rynku, mam wrażenie, że WIG przechodzi do fazy konsolidacji. Póki co wsparcie na poziomie 58 tysięcy punktów jest bronione. To takie spojrzenie krótkoterminowe. Jeżeli chodzi o spojrzenie bardziej fundamentalne, to cena dowartości księgowej na poziomie 1,2 2 istotnie niższa od średniej za ostatnie 17 lat. Zdaje się sugerować, że w dłuższym terminie wyceny mamy czy wyceny na, na, na WIGU są niskie, co w dłuższym terminie zwiększa atrakcyjność tej wyceny, czy też stopy zwrotu, a, a ogranicza ryzyko. Patrząc na otoczenie, WIG-20 w dolarze odbił nieco, i chociaż nadal jest w trendzie spadkowym. To, co sprzyjało poprawie sentymentu do WIG-20 i też do rynków wschodzących, to przejściowe, przynajmniej jak na razie, osłabienie dolara. Pytanie: Czy to jest trwała tendencja? To. Jeszcze warto może zaakcentować, że, wik, że rynki wschodzące wybiły się, dając trójkąta, ale po tym wybiciu nastąpiło dość dynamiczny, czy równie dynamiczny powrót powyżej linii aktualnie teraz wsparcia, czy też dolnego ograniczenia trójkąta i to zdaje się sugerować, że globalnie sentyment do tych rynków przechodzi w fazę konsolidacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za dwa tygodnie.